10 czerwca 2023 roku ruszamy na jednodniową wycieczkę autokarową na Wyspę Sobieszewską, największą i najbardziej wysuniętą na wschód dzielnicę Gdańska. Musimy przejechać niemal przez całe Trójmiasto. Przejazd trasą znaną już częściowo z innych wycieczek będzie okazją do opowieści o terenach, na których leży Wyspa Sobieszewska i historii jej powstania. Od wieków tereny obecnej Wyspy Sobieszewskiej kształtowała rzeka Wisła. Na przedwiośniu ruszały lody, a tworzące się zatory powodowały groźne powodzie. Ludzie zabezpieczali się przed nimi, tworząc obwałowania, które już w XIV wieku ciągnęły się od Gdańska daleko w górę rzeki. Mistrz krzyżacki Konrad von Jungingen, żyjący w latach 1355-1407, jako pierwszy władca w Europie wprowadził prawo wodne, nakazujące utrzymanie w dobrym stanie wałów przeciwpowodziowych i kanałów nawadniających. Od tych czasów aż do wieku XIX ekstremalne powodzie dotykały te tereny 150 razy. W 1526 roku powódź zaskoczyła mieszkańców Żuław. Wody zalały 15 wsi, zginęło 5 tysięcy ludzi oraz wiele zwierząt hodowlanych. Zimą na przełomie roku 1828-1829 przy temperaturach minus 30 stopni Celsjusza Wisła pokryła się grubą warstwą lodu. W marcu lody gwałtownie ruszyły i w ciągu kilku godzin poziom wody podniósł się o 4 metry. Żywioł zniszczył most w Toruniu i wały przeciwpowodziowe od Torunia aż pod Tczew. 9 kwietnia woda wdarła się do Gdańska. Śródmieście zostało zalane aż po dachy domów. 10 kwietnia na Długim Targu wystawała jedynie górna część cokołu fontanny Neptuna. Pod wodą znalazło się Dolne Miasto i Ołowianka. Do morza spłynęła część wsi Wisłoujście. Życie straciło 50 osób, a dach nad głową 12 tysięcy gdańszczan i tyle samo mieszkańców Żuław. W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1840 roku wody Wisły przebiły się do Zatoki Gdańskiej nowym korytem w rejonie osady Górki. To uratowało Gdańsk przed kolejną powodzią. Szerokość przerwania mierzei wynosiła początkowo 200 metrów, a pod koniec lutego już 600 metrów. Utworzył się gigantyczny lej w stronę Zatoki Gdańskiej. O fakcie powstania nowego koryta Wisły poinformował rybak, który pierwszy przepłynął nowym ujściem. Został za to w Gdańsku sowicie wynagrodzony. Jego relację spisał Wincenty Pol, który nadał nowemu ramieniu nazwę Wisła Śmiała. Geograf napisał: to nowe koryto Wisły nie ma dotąd nazwiska, a że się nim Wisła tak poczciwie i raźno ku morzu przebrała, nazwijmy ją tutaj Śmiałą Wisłą. W 1895 roku wykonano przekop, który stał się głównym ujściem Wisły do Zatoki Gdańskiej. Do tego kroku zmusiła pruskie władze kolejna katastrofalna powódź w 1888 roku. W pracach przy przekopie uczestniczyło średnio około 1000 robotników oraz 40 maszyn parowych. Przemieszczono 7 milionów metrów sześciennych ziemi, a cała inwestycja pochłonęła 20 milionów ówczesnych marek. Powstał nowoczesny kanał wodny
o długości 7100 metrów i szerokości od 250 do 400 metrów, otoczony wałami o wysokości 10 metrów. Jednocześnie odcięto śluzami i wrotami przeciwpowodziowymi koryta Martwej Wisły, Szkarpawy i Nogatu. Zbudowanie przekopu skróciło bieg Wisły o 10 km, zwiększając spadek w jej końcowym odcinku. Istotną zmianą było tworzenie się stożka usypowego, powiększanego corocznie przez niesione i odkładane przez wody Wisły rumowisko rzeczne. Od momentu powstania przekopu linia brzegowa przesunęła się o 3 km w stronę Zatoki Gdańskiej. Ta kosztowna inwestycja szybko zaczęła się zwracać. Znacznie zmniejszyło się zagrożenie powodziowe, co pozwoliło uniknąć kolejnych strat materialnych i ekologicznych. Przekop spowodował, że Sobieszewo i Świdno znalazło się na wyspie nazwanej od tamtej pory Wyspą Sobieszewską. Zyskało również na tym Świdno, leżące na wschodnim krańcu wyspy nad przekopem Wisły. W Świdnie znajduje się przeprawa promowa na drodze wojewódzkiej nr 501 do Mikoszewa oraz niewielki port rybacki. Mijamy piękny stadion piłkarski znany pod komercyjną nazwą Polsat Plus Arena Gdańsk, oddany do użytku 19 lipca 2011 roku. Zbliżamy się do tunelu pod Martwą Wisłą, zwaną niegdyś Wisłą Gdańską. Tunel jest częścią trasy Sucharskiego. Szerokość rzeki w tym miejscu wynosi 200 metrów. Tunel ma 1377 metrów długości i w najniższym miejscu przebiega 35 metrów pod taflą rzeki. Dla samochodów otwarto go 24 kwietnia 2016 roku. Całkowity koszt tunelu wyniósł 1,450 milionów złotych, z czego 1,150 milionów złotych pochodziło z Unii Europejskiej. Wykonawcą tunelu była hiszpańska firma OHL. Jedziemy teraz przez tereny przemysłowe Gdańska. Martwa Wisła zatacza w tym miejscu łuk, więc przejedziemy przez nią, tym razem mostem wantowym imienia Jana Pawła II. Most został otwarty 9 listopada 2001 roku. Ma długość 380 metrów, szerokość całkowitą 21,3 metra i wysokość blisko 100 metrów. Most zaprojektował magister inżynier Krzysztof Wąchalski. Nieraz przejedziemy dziś Martwą Wisłę. Martwa Wisła ma długość 27 km i jest częścią Wisły Leniwki. Nazwę rzeki ustalono urzędowo w 1949 roku. Nad lewym brzegiem Wisły również rozciągają się tereny przemysłowe. Zjeżdżamy z drogi krajowej 89 i wjeżdżamy na krótki odcinek drogi ekspresowej S7, a następnie drogi wojewódzkiej 226. Dojeżdżamy do wsi przejazdowo, w której krzyżują się dwie drogi wojewódzkie. My skręcamy w drogę 501, łączącą Gdańsk z Krynicą Morską. Ta droga przebiega przez Wyspę Sobieszewską, która jest naszym celem wycieczki. Przejazdowo to dawna wieś zakonu Kartuzów, o której pierwsza zmianka pochodzi z 1399 roku. Wzdłuż drogi biegnie ścieżka rowerowa na Wyspę Sobieszewską. Oddano ją do użytku w 2018 roku. Przed nami Sobieszewo i most Sobieszewski przez Martwą Wisłę.
Zwodzony most Sobieszewski nosi nazwę Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej. Zbudowano go w latach 2017-2018. Ma długość 181,5 metra i otwiera się w ciągu 2 minut. Drogowskazy informują o przeprawie promowej w Świwnie i o śluzie w Przegalinie. Będziemy w tych obu miejscach. Będzie również okazja wstąpić do tego kościoła. Jednak najpierw po krótkim postoju udamy się na kamienną groblę, która oddziela Wisłę Śmiałą od jeziora Ptasi Raj.